Hej, Lisku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, powstała w ramach konkursu Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci. Córka Bajarza. Tekst Monika Radzikowska, ilustracje Monika Biała. Część pierwsza. Czy lubicie słuchać opowieści? Tych na dobranoc i tych na dzień dobry? O smokach i o księżniczkach? O wiedźmach mieszkających w strasznych lasach i o zaczarowanych skarbach? Czy myśleliście kiedyś o tym, co by się stało, gdyby na świecie zabrakło opowieści i ludzi, którzy je tworzą? Ta historia będzie właśnie o tym. Posłuchajcie. Był sobie bajarz, który słynął w całej krainie. Miał w głowie mnóstwo opowieści i nie było nikogo, kto znałby ich więcej niż on. Często po dniu wypełnionym pracą sąsiedzi przychodzili do jego domu, aby usłyszeć baśnie o smokach, elfach, zaklętych drzewach i piratach. Bajarz snuł opowieści, a wszyscy, którzy go słuchali, zapominali o swoich troskach, nawet gdy nadchodziły ciężkie czasy. Miał on bowiem szczególną umiejętność wlewania w ludzkie serca nadziei i radości. Bajarz miał córkę o imieniu Weronka, która zawsze z uśmiechem witała przybyszów spragnionych opowieści. Od dziecka słuchała różnorodnych historii, choć sama nigdy nie wymyślała własnych. Dorastała w przekonaniu, że nie odziedziczyła tego szczególnego daru, choć ojciec twierdził inaczej. Za każdym razem, gdy Weronka ze smutkiem przyznawała, że nie potrafi opowiadać, bajarz zwykł mawiać: pamiętaj, Weronko, że każdy człowiek nosi w sobie ukryty dar opowiadania, bo każdy potrzebuje opowieści, czy to w szczęściu, czy w niedoli. Weronka bardzo kochała ojca, który po śmierci matki był jedyną bliską jej osobą. Z niepokojem w sercu patrzyła, jak bajarz się starzeje i robi się coraz słabszy. Jeśli go zabraknie, kto będzie podnosił na duchu ludzi, gdy nadejdzie zły czas? Kto wraz z opowieściami będzie im dawał nadzieję? Pewnego dnia Weronka wróciła do domu i zastała ojca leżącego nieruchomo na łóżku. Przestraszona podbiegła do niego, pytając: tato, co z tobą, co się stało? Jestem już bardzo stary, odrzekł bajarz słabym głosem. I niewiele życia we mnie pozostało. Nie mów tak, zawołała Weronka. Znajdę sposób, by cię uratować. To powiedziawszy, dziewczyna wybiegła z chaty i udała się do lasu, gdzie mieszkała stara wiedźma. Mówiono, że ma konszakty z samym diabłem i w ten sposób zyskała wielką magiczną moc. Weronka przebyła cały las, aż wreszcie stanęła przed krzywą chatynką, w której mieszkała wiedźma. Zastukała do drzwi, które otworzyły się same, jak zaczarowane. W progu stanęła stara kobieta z garbatym nosem. — Czego chcesz? — zapytała. — Przyszłam prosić cię o pomoc — odparła Weronka. — Mój ojciec zachorował i słabnie z każdą chwilą. Pomóż mi, wiedźmo, przecież znasz się na ziołach i na magii. Proszę, ocal mojego ojca! Wiedźma uśmiechnęła się pod nosem. Wyczuła bowiem okazję, aby zdobyć coś cennego. Dobrze, rzekła. Ale co dostanę w zamian? Dam ci naszyjnik, który noszę, obiecała Weronka. To pamiątka po mojej matce. Mało, zaskrzeczała wiedźma. Weź też złoty pierścionek, który dała mi kiedyś babka, zaoferowała dziewczyna. Mało! Więc przyjmij w darze nasz dom, tylko ulecz mojego ojca. Mało! Nie mogę dać ci nic więcej, zasmuciła się Weronka. Żyjemy skromnie.
Każdy ma coś do dania, rzekła wiedźma. Daj mi wasz największy skarb. Jaki skarb? Zdziwiła się Weronka. Nie mamy żadnych skarbów. Ech, ludzie, wszyscy tak mówicie. Każdy jakiś ma. Pozwól mi go zabrać, a wyleczę twojego ojca. Dobrze, weź nasz skarb, powiedziała Weronka, choć przecież niczego cennego nie mamy. Wiedźma zaśmiała się złowrogo, aż dziewczynie ciarki przebiegły po plecach. Ale Targ został ubity. Wiedźma dała Weronce woreczek magicznych ziół, wytłumaczyła, jak je przygotowywać i w jakich dawkach podawać choremu. Córka Bajarza prędko wróciła do chaty. Zrobiła wszystko, jak jej nakazała wiedźma i rzeczywiście, po 3 dniach ojciec wyzdrowiał i wstał z łóżka. Minął jakiś czas. W krainie nastał nieurodzaj. Zbiory były tak marne, że nad ludźmi zawisło widmo głodu. W końcu nadeszła zima. Dni stały się krótkie, gościńce zawiał śnieg, a zapasy jedzenia zmniejszały się z każdym dniem. W swojej niedoli ludzie zaczęli przychodzić do Bajarza, aby ich pocieszył opowieścią o lepszych czasach i wlał w ich serca odrobinę nadziei w oczekiwaniu na wiosnę. Kiedy ludzie zgromadzili się w chacie, Bajarz zasiadł w fotelu, zapalił fajkę, jak to miał w zwyczaju, i już chciał zacząć jakąś podnoszącą na duchu opowieść, gdy nagle zabrakło mu słów. Ludzie czekali, lecz on nie zdołał nic powiedzieć. Wszystkie historie jakby zniknęły mu z pamięci. Weronka patrzyła na to z niepokojem. Ona także czekała na krzepiące słowa, lecz ojciec milczał. Zasmuceni ludzie rozeszli się do domów, aby w ciemnościach długich nocy rozpaczać nad swoim losem. Szczęście zniknęło z ich serc, a Bajarz nie był w stanie im pomóc. Tato, co się dzieje? Zawołała zdziwiona Weronka. Przecież nikt nie zna tylu opowieści, co ty. Nie wiem, odparł Bajarz. Jakaś nieznana siła odebrała mi zdolność snucia historii. Ach, Weronko, w zamian za co wiedźma zgodziła się dać ci zioła dla mnie? Chciała dostać od nas skarb, odrzekła córka. Ale przecież żadnego nie mamy. Ojciec zasmucił się bardzo i długo milczał. Niedobrze się stało, rzekł wreszcie. Wiedźma na pewno zabrała nam dar opowiadania. Zabrała go tobie, krzyknęła wystraszona Weronka. Wzięła to, co dla ciebie najważniejsze. Mnie przecież tego daru zabrać nie mogła, bo go nie mam. Każdy człowiek go ma, odparł Bajarz. Pamiętaj o tym zawsze. Jest głęboko schowany w naszych sercach. Trzeba go tylko odkryć. Ale co zrobimy teraz, kiedy wiedźma tak podstępnie go zabrała? Skazała wszystkich ludzi w naszej krainie na brak nadziei. Weronka wiedziała, co dla ludzi oznacza brak Bajarza. Żal jej się zrobiło, że nieświadomie oddała dar ojca, lecz jak go odzyskać? Jak przekonać wiedźmę? Dziewczyna długo rozmyślała, jak to naprawić. Wreszcie oświadczyła ojcu. Pójdę za 7 górę i za 7 rzekę, tam, gdzie mieszka król Bajarzy. Jeśli on nie będzie umiał nam pomóc, to nikt tego nie uczyni. Ojciec wiedział, że dotrzeć do króla Bajarzy nie jest łatwo. Trzeba przebyć ciemne bory, pokonać liczne przeszkody i zmierzyć się z wieloma niebezpieczeństwami. A na koniec przejść próbę, którą przed wędrowcem postawi sam król Bajarzy, zanim udzieli mu posłuchania. Ojciec bardzo się martwił o córkę i nie chciał jej wyprawiać w tak daleką drogę, zwłaszcza zimą. Na próżno jednak ją prosił i przekonywał. Weronka podjęła już decyzję. Bez baśni nie przeżyjemy zimy, orzekła i zaczęła przygotowywać się do podróży. Konkurs Piórko.
Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci organizowany jest od 2015 roku przez sieć sklepów Biedronka. Skierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów. Ich zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4 do 10 lat. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę pieniężną, a ich dzieło sprzedawane jest w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w sklepach sieci Biedronka. Hej Lisku, czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.